Siemano wszystkim. Dzisiaj mamy do czynienia z uszkodzeniem spowodowanym przez tira. Zaczynamy naprawę. Najpierw odtłuszczamy powierzchnię oraz polerujemy ślady po to, aby było widoczne odbicie lampy. Przy tak dużych uszkodzeniach ryzyko pęknięcia lakieru jest bardzo duże. Dlatego też przed przystąpieniem do naprawy należy podgrzać lakier, aby przy wyciąganiu nie uległ uszkodzeniu. Podgrzewanie lakieru powoduje również pozbycie się wilgoci z powierzchni. Co za tym idzie, adaptery mają dużo lepszą przyczepność. Pierwsza część naprawy to tak zwane wyciąganie zgrubne, czyli nadanie oryginalnego kształtu błotnika. Druga faza naprawy to wykańczanie detali. Mówi się też na to, że jest to układanie morki lakieru, to znaczy każde najdrobniejsze wgniecenie, delikatne załamanie światła wypychamy po to, aby była idealnie płaska powierzchnia. Efekt końcowy bardzo zadowalający. Naprawa wykonana na około 90%. Wstępnie klient prosił o przygotowanie elementu do lakierowania, jednak przy odbiorze stwierdził, że nie będzie tego robił. Jeśli macie jakieś pytania, proszę pisać w komentarzach. Cześć!